Yo, ale tutaj Olka i moi drodzy, zapraszam was dzisiaj na upiorne przyjęcie, czyli kolejną grę od Nom Nom Nami i ja jestem bardzo ciekawa, co tutaj się będzie działo. Marcepanka, to tutaj! To tutaj! Jem, znamy ją! Przyjęcie, na którym nareszcie kogoś pocałuję. Przyjęcie z pierwszym pocałunkiem, oto ono! Chcę do domu! No chyba sobie żartujesz. Nie przyprowadziłam cię tutaj po nic, Marcji. Ja żartuję, tylko jestem trochę zestresowana. To nie bądź, przecież się zdecydowałaś, co nie? Kogoś pocałujesz, nieważne kogo, usta do ust, bo jesteś zmęczona tym, że jesteś taka stara i jeszcze nigdy... A, co? Nie mów tego! Wiem, jestem tutaj, więc teraz muszę trzymać się planu. Ta, a jako twój chowaniec w pełni cię wspieram. Okej, ale dlaczego tak się uparłaś na bycie moim chowańcem? Czy wiedźma i kot nie mogą po prostu się przyjaźnić? Pozwól mi służyć mistrzyni! Miau, miau! O mój Boże, stop, pozwolę ci pomóc, ale nigdy przy nikim tego nie powtarzaj. Tata, wbijamy! Ojejku, słuchajcie, tutaj jest od razu słyszę muzyka taka imprezowa. Jesteśmy na balu, jest tu dość... Ach, jest tutaj niemały tłum, ha? Im więcej, tym lepiej. Idź i zagadaj do kogoś. A zobaczmy kogo. No dobrze, z kim powinna porozmawiać? Mała istotka, chłopak inkub, wróć do stołu z przekąskami, więcej opcji. Powiem wam tak, wiem, że ta gra ma mnóstwo zakończeń i po prostu będziemy robić wszystkie po kolei, a więc ja jestem bardzo zainteresowany małą istotką, to jest chyba tutaj na tej lampie. Dziwne pytanie, ale czy przy randomie siedzi jakaś mała istotka? Czy to owad? Zjem go! Nie wolno! O, odleciał. No co czekasz? Idź za ofiarą. Przestraszyłaś tego kogoś. Przepraszam, nie będę go jeść. O, hej, czy ty... Odsuń się, chcesz nas porwać, czyż nie? O czym mowa? Ten kot jest twoim towarzyszem, prawda? Wiedzieliśmy, jak nas patrzy. Nie pozwolę pożyć się takim jak ona. Chciałam za nią przeprosić. Dziwnie się zachowuje przy owadach, ale nie pozwolę, by kogoś zjadło. Jest okej. Naprawdę? W takim razie przyjmij moje najszczersze przeprosiny za te przypuszczenia. W porządku, nic nie szkodzi. Zjemy się pówka, a ty, panienko wiedźmo? Marcepanka. Miło nam cię poznać, lejki marcepanko. Witam na naszym przewspaniałym przyjęciu. To jest osoba, która je zorganizowała? Ha, ale Jem mówiła, że to Cirvala. Sir Cirvala jest jedynie gospodarzem. Rezydencja należy do nas. Dość pokaźnych rozmiarów, jak na ciebie, nie sądzisz? Czekajcie, i Cirval też pojawił się w ostatnich grach od domnami. To się wszystko... łączy. Ta, zdecydowanie, ale dlaczego żyjecie w miejscu, które jest rozmiarów wszystkich innych? Czy to nie jest niemiłe? Ach, myślałyśmy, że to jest oczywiste. Jesteśmy bardzo bogatą rodziną, rozumiesz? A, no tak. Ta dziewczyna jest dziwna, ale to przynajmniej sprawia, że łatwo się z nią rozmawia. Rozmawiaj dalej, przeproś i odejdź. Porozmawiaj dalej. Więc, Pufko, o co chodzi z tym ukrywaniem się w żrandolu? O, wspaniałe światło, nasza słabość. Często podajemy się rozkosz latania w ich cieple, a ten żrandol jest do tego idealny. No tak, żrandole są ćmami. Powiem wam szczerze, jeżeli tutaj ta historia będzie kroczyła do pierwszego pocałunku ze ćmą, to ja się bardzo serdecznie cieszę, bo ona jest super urocza. Oni są super uroczy. To generalnie sprawa ciem, czy... Czy ciebie nie kusi światło ciepło? Wydawało nam się, iż wszystkie stworzenia to czują, ale możliwe, że my jesteśmy na to bardziej podatne. Tak mi się wydaje, nie znam nikogo innego, kto sobie siedzi w żadolach. To dlatego się potrafisz latać. Chyba, że potrafisz. Czarownice posiadają różne moce, nieco ciężko jest nam teraz pamiętać wszystkie. Jestem wiedźmą światła, ale nie wiedźmą żyradoli. Haha, zły żart. Wiedźma światła, to prawdy? Jesteśmy zaintrygowane, opowiedz co więcej. Ale to by była miłość. Wow, wszystko idzie jak po maśle? To chyba szczęśliwy zbieg okoliczności. Może mogę zademonstrować. Na zewnątrz, kiedy indziej. Na zewnątrz! Mogę pokazać, ale czy możemy wyjść na zewnątrz? Nie chciałabym przeszkadzać innym gościom. Zabawa to żadne zamieszanie, ale jeśli pragniesz wyjść na świeże powietrze, z radością będziemy ci towarzyszyć. Czy to miejsce jest odpowiednie? Nie możemy dłużej czekać. Ha, ta, jest okej. Okay. Patrzcie na to! Wspaniałe! Tak jest, to świecą jak te! Jak one się zwoją takie małe, które... sobie latają. Kurczę, teraz sobie nie będę w stanie... Cykady? Nie, cykady. Świerczyki? Nie, świerczyki też nie. Zaraz sobie pewnie przypomnę. Lady Marcepanko, nie miałyśmy pojęcia, iż byśmy potrafili robić takie rzeczy. Och, to nic takiego. Ależ nie kłam. Jesteśmy zakochane. Hej, chwileczka. Czy to nie jest trochę śmieszne, romantyczne? Romantyczne? Ha, teraz do mnie dotarło. Stworzyłam w sumie taki romantyczny klimat. Czy to dziwne? Jak jasno, przespaniale. A o czym mówiłaś? O niczym. A cóż za zabawa. Nigdy nie miałam się przyjaciela jak ty. Musimy. A przepraszam, to jest Pufka. A cóż za zabawa. Nigdy nie miałam się przyjaciela jak ty. Musimy zapraszać cię częściej. Co? Myślałam, że macie miliard znajomych, skoro ciągle uczęszczacie do takiej wielkiej imprezy. A gdyby umknęło to twojej uwadze, jesteśmy dość małe, przez co goście często nas pomijają. Ja kocham ich. Odpowiedziałam
pozwala, ponieważ cóż, nasz głos nie jest zbyt donośny. Och, to ma sens, nie pomyślałam o tym. To najbardziej oczywiste rzeczy, które powinnaś nas zauważyć, a jednak je przeoczyłaś? No nie wiem, chyba zapomniałam, przepraszam. Nie, nie, wszystko w porządku, jest nam miło, iż przynajmniej na tę noc możemy być traktowane jak każdy inny. Rzeczywiście, kurczę, teraz... Tak, tak, proszę was, żeby ten pierwszy pocałunek był z nimi. Wydaje mi się, że ta dziewczyna jest kimś ważnym, ale czy nie za późno, by zapytać? O, księżniczko, księżniczko! Księżniczko? Czy zapomniałeś mi o tym wspomnieć? Cóż, bez znaczenia. O mój Boże, próbowałam pocałować księżniczkę! O co chodzi, sługo? Czy jesteś mi potrzebny? Wybacz moje nagłe najście. Jego wysokość zauważył cię w środku zaklęcia tej czarownicy i wyraził wielkie zaniepokojenie. Zaniepokojenie? Cóż mogło zaniepokoić? Przesłano mnie, by czarownica nie mogła cię porwać! Przepraszam, nie chciałam sprawiać kłopotów rodzinie królewskiej ciem. O, nie martw się, Lady Marcepanko, to zwykłe nieporozumienie. Zmuszone będziemy pożegnać się na tę noc i wytłumaczyć wszystko ojcu. Ale najpierw musimy podziękować za ten wspaniały wieczór, mimo że krótki. O, nie, nie ma problemu, księżniczko. Proszę, wystarczy pufka. Jesteś na ty z księżniczką? Rzuciłeś na księżniczkę zaklęcie, czy nie, nie? To tak trapiące. Wypełniłeś świetną służbę przez ukazanie nam swoich mocy, Lady Marcepanko. Czy możemy się jakoś odwdzięczyć? Cóż, przyszłam tutaj z pewnego powodu, ale nie wiem, czy powinnam to wyjawiać. Z radością zobowiązujemy się dać ci wszystko, czego pragniesz. No dalej! Ja nigdy nikogo nie całowałam, więc chciałam jakoś to zrobić dzisiaj, ale totalnie rozumiem, jeśli nie mogę z wami. Pocałunek z księżniczką? Ach! Bleję! Jesteś pewna? Nie pragniesz części naszego bogactwa? Żadnych kosztownych klejnotów, ani jednej sakiewki złota? Nie sądzę, że zasłużyłam na cokolwiek takiego. Poza tym to jest dla mnie najważniejsze na ten moment. W takim razie dobrze. My również nigdy nie obdarowałyśmy nikogo pocałunkiem. Spróbujmy. Mały cmok! Nie mogę, poczekajcie. Ten fotel czasami normalnie tak mnie ogranicza, bo ja bym tutaj już skakała. Boże, Kady, jak uroczo! Czy to cię zadowala? Tak, dziękuję. Jestem szczęśliwa, że z moim pierwszym pocałunkiem wiązać się będzie tak miłe wspomnienie. Ach, czy księżniczka naprawdę została pocałowana? To grzech! Jesteś grzeszną wiedźmą! Zazdrość ci nie służy, drogi sługo. Niestety, musimy udać się na królewski strych... Strych? Gdzie oczekuje nas ojciec. Prosimy odwiedź nas kiedyś, Lady Marcepanko. Tak zrobię. Jeszcze raz dziękuję, Pufko. Ale to było cudne! Zakończenie Pufka! Jezu kochany! Jeżeli to jest pierwsze zakończenie, to moi drodzy, ja już się nie mogę doczekać, jakie są kolejne. Teraz po prostu weźmiemy kogoś innego, ale Pufka, o mój Boże, jakby najlepszy romans świata. Dobrze, pomijmy to, przejdźmy w takim razie do chłopaka Inkuba. O kurde, to też może być dobre, ja już nie mogę. Hej, pocałować Inkuba powinno być łatwo, prawda? O cholera, idziesz do Chirwala? Odważnie, powodzenia! Do Chirwal? Tak, pójdę przywitać się. Przybiegnę, jeśli będziesz potrzebowała pomocy, nie? Dzięki, no to jazda. O, nowa twarz. Cześć, jestem przyjaciółką Jem, chyba się znacie. O, jesteś marcepanka, prawda? Ciągle o tobie nawija, miło, że wpadłaś. Tak, nie za często bywam na imprezach, więc dobrze tutaj być. Przyjęcia nie są dla ciebie, co? To co cię tutaj sprowadza? Przyszłaś bez większego powodu? A, to trochę upokarzające. Miałam nadzieję, że spotkam kogoś w romantycznych celach? Czemu to mówię i czemu przychodzi mi tak łatwo i to takie są inkuby? O, romansy powiadasz? Nie dziwię się, że do mnie podeszłaś. O Boże, o Boże, o Boże, to było za wiele posłyszenie, co jeśli się teraz rozumie? Będzie próbował coś zrobić, bo mu to powiedziałam, a tak będzie wyglądał mi pierwszy pocałunek, bo nie potrafiłam trzymać go by na kłódkę. Bejzel, chodź tu na chwilę. Kim jest Bejzel? Potrzebujesz czegoś? Chciałem cię przedstawić przyjaciółce Jem, Marcepance. Przywitaj się. Witaj, mam nadzieję, że dobrze się bawisz. Tak, ja uwielbiam wasz dom. Ach, miło mi. No nie wierzę, patrzcie jak się dogadujecie. Nie przerywajcie jej także interesującej konwersacji, zaraz do was wrócę. Hej! Nie chcę być niemiła, absolutnie, ale mi się bardziej ten Chirwal podobał. Jakby ja chcę się z nim pocałować. Ten gość jest uroczy, ale wygląda jak Ralf Kamiński. Ach, poklepał mnie w plecy, czy to jakiś układ? Czy on próbuje mnie ustawić? Mój brat jest troszkę nachalny, to tak mi przykro. O, nie martw się, jesteś o wiele bardziej spięty ode mnie, więc co ja powinnam cię przepraszać? O, jestem, po prostu nie jestem za dobry w takich sytuacjach, coś takiego. Tak, ja tak samo.
No dalej, dlaczego nie mogę nic powiedzieć? Słyszałam w życiu tyle pogawędek, a sama nie potrafię wymyślić, gdzie zacząć rozmowę w takiej sytuacji. Niezręcznie cisze całkiem mnie przytłaczają. Poczekaj, aż on coś powie, wymyśl wymówkę i odejdź. Poczekaj, aż on coś powie. Spokojnie, spokojnie, cierpliwość to klucz. Nie mogę uciekać, gdy tylko się zatroskam. Będę szczera. Haha, wow, dość trudno jest zacząć konwersację tak znikąd. Tak, masz rację. Czasami mam ochotę, by, wiesz, krzyknąć zaklęcie wycia ewokacyjnego i opuścić tę rzeczywistość. Chwila, moment. Czy to jest to wiązanie do... Gracz w Gaj Demonów? Znasz Gaj Demonów? Jestem największą fanką do ostatniej dekady! O mój Boże, tak ciężko jest spotkać kogokolwiek, to chociaż słyszę o tej grze. Jeżeli ktoś by tylko i wyłącznie powiedział coś takiego o Dragon Age'u... To tak, grałem we wszystkie części od samego początku. Nigdy nie spotkałem kogoś, kto wiedział od kogoś innego niż ode mnie i mojego brata. O Boże, tak, zawsze pokazuję tę grę moim przyjaciołom. A co, jak super! Jesteśmy teraz połączeni na całe życie. A naprawdę grałeś wszystkie, mam dużą kolekcję, chcę zobaczyć na górze? Kolekcja? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie! Musimy nas zabrać w tym momencie! Jest tyle do przedyskutowania, mam nadzieję, że nie przeszkadzam ci w żadnych planach na tę noc! Nie, 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 to jest o wiele lepsze od czegokolwiek, co mogłoby mnie dzisiaj spotkać, nie martw się! O, to wspaniale, w takim razie chodźmy! No dobra, jednak nasz Ralf Kamiński jest całkiem uroczy i ja już czuję, moi drodzy, te motylki w brzuchu. To moje figurki, mam je poukładane według serii i mam też wszystkie książki, znaczy nie wszystkie, wiem o dwóch czy trzech, które na to muszę... To jestem jak ja z Dragon Age'em, kochani. Ja mam, proszę bardzo, ja mam komiksy, ja mam całą taką encyklopedię o świecie Dragon Age'a, ja mam wszystkie gry, ja mam puzzle jeszcze, dobra, nieważne. O mój Boże, masz tyle rzadkich egzemplarzy, czy to raj? Po prostu bardzo je kocham, postacie są bardzo inspirujące, rozumiesz? Tak, Majko jest w twoją ulubioną postacią, prawda? Jaka urocza! Skąd wiedziałaś? W sumie mam całą półkę tylko dla niej. Też ją uwielbiam, jej zaklęcia sprawiło, że chciałam skupić się na białej magii. O, tak, dobrze cię rozumiem, też chcę być jak Ola. Mam nadzieję, że nie czujesz się niezręcznie tak nagle w pokoju chłopaka, kiedy nawet mnie nie znasz. Każda inna osoba pewnie czułaby się dziwnie, ale... Nie jesteś dla mnie obcym, wcale to nie jest zręczne. Nie jesteś dla mnie obcym. O nie, 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 nie martw się, wszystko jest w porządku. Jestem bardzo szczęśliwa, że ktoś dzieli moją miłość do Gaju Demonów. O, tak, tak, oczywiście, ale... Mogę coś powiedzieć? Bo czuję, że mogę ci ufać, skoro jesteś fanką Majko. Tak, pewnie, o co chodzi? Mój brat zachowywał się trochę dziwnie. W sensie powód, dla którego w sumie urządza te przyjęcia, jest taki, że chcę, bym się bardziej otworzył. Jako inkub. Nie jestem zbyt dobry w łudzeniu innych, nie tak jak on. Przeuroczy. Okej, Chirwal jest... innym jakby rodzajem przeuroczenia, nie bycia uroczym, ponieważ ja w ogóle uwielbiam inkuby. Wiem, że to też jest inkub, ale no jeszcze chciałabym tego poznać, nie? Bo wolałbym być jak Majko w takim znaczeniu, że on robi wszystko to, co chce, nie przejmuje się tym, co sądzą inni. Tak, jest świetna, prawdziwy kozak, mówię ci. Tak, wow. Czasami wydaje mi się, że gdybym był nią, może czułbym się pewniej. Co cię powstrzymuje? Ja nie mogę wyglądać jak ona. A ja myślę, że połowić ci do twarzy. Dzięki magii będzie łatwo. O, totalnie! Myślisz, że mogę ją cosplayować? Tak, pewnie zróbmy, to będzie super! Tak, teraz możemy? Oczywiście, kocham takie rzeczy, zostaw to mnie! Tak, dobra, jestem już podekscytowana, chcę to bardzo... O mój Boże, to zmienia postać rzeczy, kochani! I gotowy, jak się czujesz, Majko? Wow, świetna... Może teraz zmienię jej głos. A, świetna robota, jakby mruknął i już byłoby wszystkim. Cóż, magia ułatwia życie. Nie potrzebujesz makijażu czy farb do włosów, kiedy możesz po prostu rzucić kilka zaklęć kolorów. Dajcie mi magię w takim razie, okej? Okay? Ja chcę sobie malować włos na wszystkie te... kolory. Naprawdę, jestem jak Majko. Chcesz pokazać innym? Nie, 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 jestem gotowy na coś takiego. Dobrze, po prostu czuję się bardzo dumna, kiedy tak na ciebie patrzę. Nie sądziłam, że nawiążę z kimś taką relację na jednym przyjęciu. I to dzięki Majko. To dlatego ludzie chodzą na imprezy? Dla takich doświadczeń? O nie, mój cel! Powinnam szukać kogoś do pocałowania. Ale nie chcę, by Basil czuł się zraniony, bo już nigdy go się nie spotkamy. Nie, co ja wyprawiam? Przepraszam, jeśli się mylę, ale wyglądasz na zatroskaną. A nic takiego, po prostu przypomniało mi się, po co tutaj przyszłam i się rozproszyłam. A po co tutaj przyszłaś? Chyba mogę ci powiedzieć. Ja chciałam mieć swój pierwszy pocałunek z kimś, kto tu jest. O, a dlaczego? Bo po prostu chcę, nie obchodzą mnie przeszkody. Po prostu chcę, żeby to zrobić dla samej siebie. A, tak samo zrobiłaby Majko. Może też powinnam zostać jej cosplayerem. Tak czy siak powinnam chyba zejść na dół i spróbować osiągnąć swój cel. Miło było cię poznać, Basil. Spotkamy się jeszcze kiedyś, okej? Okay? Chwila. Ha? Nie musisz iść jeszcze na dół.
Znaczy, nie powinienem cię zatrzymywać, jeśli naprawdę chcesz iść, ale... Co takiego? Magii urok! Ha? To jest zaklęcie, przecież wiesz. Zdaję sobie z tego sprawę, ale dlaczego na mnie rzucasz magii urok? Kłupek! Baka! Mam to przeliterować? Bez dać jej ten przypadek. Jesteś... Jeżeli pocałunek to twoje marzenie, mojego gotowo zmieni przeznaczenie! Znaczy, przepraszam, po prostu wczułem się w rolę, a ty pewnie nie chcesz. Nie, świetnie się składa. Nie chciałam wejść na główkę, prosząc cię, więc jeśli naprawdę tego chcesz, to... Tak, tyle mogę zrobić, by ci podziękować. Więc, przygotuj się! Magic smak! Tak! I oto mój pierwszy pocałunek był samą Majką. Tego się nie spodziewałam. Było w porządku? Wystarczy dla twojego celu? Tak, czuję się trochę śmiesznie robiąc takie zamieszanie z takiej rzeczy, ale już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz czegokolwiek jeszcze, Majko, zawsze do usług. O mój Boże, nigdy nie przestanę podziwiać, jak wspaniałą Majką jesteś. Naprawdę? Znaczy... pewnie! Boże, kochani, jakie to było cute! Zakończenie, Basil! O mój Boże, czekajcie! To są normalnie, jeden romans jest lepszy od drugiego. Boże kochany, jakie są kolejne? A więc spróbujmy teraz wrócić do stołu z przekąskami. I Neam, jest tam dżem, proszę bardzo. Może to wszystko nie było takim dobrym pomysłem. Marcy, o mój Boże, dokąd się wybierasz? Nie dam rady, nic się nawet nie dzieje, a ja i tak panikuję. To wszystko jest głupie i po prostu nie chcę. Co? No weź, bo jest zdeterminowana. To niemożliwe, poddamy się. Dzisiejszy wieczór to porażka. Nie mam mowy, potem się będziesz złościć, że pozwoliłam ci uciec. Uciec od uczuć, od pragnień! O mój Boże, całkiem się zmieniłam zdanie! Nie chcę nikogo całować, spokojnie mogę dalej z tym żyć. Hej, nie możesz się poddawać, to twoje marzenie! Waliłam to marzenie do kosza, gdzie jest jego miejsce. No weź, już tu jesteś, równie dobrze będziesz mogła zostać. Będę twoją skrzydłową, nie opuszczę twojego boku. Czem naprawdę chcę, bym została? Przyjmij jej pomoc, opuść przyjęcie, przyjmij jej pomoc. Widzisz, bardzo tego chcesz, prawda? Obiecuję, będzie fajnie. Cóż, skoro tak mówisz, dobrze, nie musisz nawet ruszać, po prostu poczekamy na kogoś. Może jednak, o, Kamila! A, patrz, laska demon, zajebistu zlówą, idź po nią, Marcji. Cześć, pełno tu smacznych rzeczy, prawda? Nie mogę na nie zdecydować. Ta, powodzenia w takim razie. Więc, co cię tutaj sprowadza? Przyszła po więcej poczu. Nie, mówię o przyjęciu. Jesteś znajomą Chirvala? Znajomą znajomego. Nie do końca, a należy do kręgu jego przyjaciół. Nawet nie jestem stąd. O, to tak jak ja. Po pierwsze przyjęcie, na które mnie... To pierwsze przyjęcie, na które mnie wyciągnięto. Nie rób z siebie ofiary. Nie, Marcie, tylko żartuję. Fajnie. To ja spadam. Do zobaczenia? Pewnie, przepraszam za zawracanie głowy. No tak, Kamila jest już zakochana, moi drodzy, zajęta. I w ogóle patrzcie na to. Tu jest Chirval, a tu jest Basil. Jejku, jak super. To trudniejsze niż myślałam. Cóż, nie wszyscy są duszami towarzystwa. Czuję, jakbym się narzucała tym biednym ludziom. Dobrze, że nie planuję tutaj wracać. O, to też ich znamy. Więc przypadkowe pytanie, czy się z kimś widujecie? Ach, raczej nie. Nie, nie ma nikogo naszego kalibru, kto by nas zainteresował. A jaki dokładnie jest wasz kaliber? Z ciekawości. Cóż, pewnie baron albo baronowa, jak mniemam. Och, bracie, za nisko ustawiasz poprzeczkę. Przepraszam, jeśli to niemiłe, ale dlaczego jesteście na domówce, skoro pochodzicie z wyższych sfer? Nie wiesz? To dom rodziny królewskiej Ciem. Ach, kogo to obchodzi, jeśli jesteście zbyt zadufani, żeby chociaż spojrzeć na marcepankę, to spadajcie. Czem? Hej, Barwinek tu idzie. Ten gość jest spoko, na pewno masz z nim szansę. O, Barwinek! Czem? Od kiedy tu jesteś? O, nie, od niedawna. Pozwól, że przedstawię ci marcypankę. Jestem zbyt pasywna. Jeśli naprawdę tego chcę, muszę przyjąć inicjatywę. Nie zachowuj się normalnie. Prawdopodobnie przejąć inicjatywę to będzie zakończenie Barwinka, a nie zachowuj się normalnie to będzie zakończenie Jem, tak mi się wydaje. Więc zachowujmy się normalnie, ponieważ ja jestem bardzo ciekawa Jem. Miło ci się poznać, na imię mi Barwinek. Wiele o tobie słyszałem. Naprawdę? Mam nadzieję, że nic upokarzającego. Jesteś fanką, jak to się nazywało, gry o nazwie Raj Demonów? Ach, jesteś blisko, tak. Czasami gramy w nią z Jem. Czasami gram z nią w Jem, moja droga. Cóż, właściwie szukałem towarzystwa na noc, więc jeśli pozwolicie. O co chodzi? Nie musisz go dalej szukać? Ha, Jem, o czym ty mówisz? O, chcę nie twoją otwartość, ale wolałbym cię nie zwodzić. Może jeszcze kiedyś poprawisz mi humor rozmową? O, wolałbym cię nie zwodzić. No jest to jakiś sposób na odrzucenie drugiej osoby. Przykro mi, Marcy, Inek jest dość łatwym chłopakiem i myślałam, nieważne. Nie sądzę, że powinnam flirtować z każdym, kto tylko obok mnie przychodzi. Ciągnij to dalej, spróbujmy czegoś innego.
Może spróbujmy czegoś innego. Słuchaj, to nie wypali. Po prostu nie radzę sobie z ludźmi. No weź, to nie tak, że jesteś jakaś okropna w prowadzeniu rozmów. Nie chcę, byś się poddawała. Nie chcę się poddawać. Wydaje mi się tylko, że robimy to w zły sposób. Okej, to co powinnyśmy zrobić? To ty jesteś ekstrawertykiem. Skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? No to nie zmieniajmy taktyki, aż wymyślimy nową. Chociaż przez chwilkę. Ta, okej. Strudel? Że strucle? Że strucla? Boże, jaka przekochana! A czym tu jest? O nie, ta seria jest urocza! Strudel, cześć, przedstawiłam ci marcypankę? Wow, to ona, czym masz moje błogosławieństwo? A, błogosławieństwo przyjaźni? Ha, jesteś moją przyjaciółką? Tak, tak, ale chodzi mi, błogosławisz moich przyjaciół z Marcji? O to chodzi? Co? Nie, przecież jesteśmy cię razem, co nie? Nie, my tylko... Naprawdę takie sprawiamy wrażenie? O Boże! Więc wszyscy myśleli, że... To się nie dziwię, że tak źle nam szło. Czemu nigdy nie zamykasz się o tej dziewczynie? Co niby mieliśmy o sobie myśleć? Bo jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami! Oczywistym jest, że próbowałam jej znaleźć kogoś innego przez całą noc! Serio? A, to powodzenie. Jest urocze, na pewno ktoś się zgodzi. Do zobaczenia, zadzwonię do ciebie potem, żebyśmy się spotkały czy coś. Marcji stara, tak mi przykro. Nie wiedziałam, że wszystko utrudniam. Ach, jestem taka głupia. Nie jesteś, wszystko w porządku. Chcesz iść do domu? A, no nie wiem. To było w cholerę upokarzające, więc bardzo bym chciała, ale jeśli ty chcesz zostać, możemy iść. Jest okej. O, tak się czuję, wszystko zepsułam, przepraszam. Nie, było całkiem fajnie. Serio? Mimo, że... Ach, każdemu po kolei wytłumaczę, że nie jesteś moją dziewczyną, tylko cię kocham. W sensie, po przyjaciółsku oczywiście. Nie musisz tego robić. Ale nie chcę, by ktokolwiek tu w błędzie, a przedstawiał cię przyjaciółom i oni myślą, posłuchaj, następnym razem po prostu będę wszystko obserwować z bezpiecznej odległości. Ale może ludzie też by to zauważyli, a zapomnij, nie chcę już chodzić na żadne imprezy. Sama myśl o tym nie wykańcza. Ale nie chcę, byś zostawiła swoje marzenia, stara. No nie wiem, pomyślałam trochę i może jednak nie chcę, by mój pierwszy pocałunek był z kimś przypadkowym. Skoro muszę kogoś pocałować, to może niech będzie to ktoś, kogo dobrze znam. Brewki, brewki, brewki. Co? Znaczy, co jeśli po prostu mnie pocałujesz i będę już mieć za sobą? Nie próbuję cię do tego zmusić, tylko... Mówisz serio? Jeśli ktokolwiek nas zobaczy, tego już nie wytłumaczymy. Więc co? Nie chcę, żebyś myślała, że musisz wybrać mnie tylko dlatego, że zawaliłam sprawę. Nie muszę cię wybierać. Jeśli nie chcesz, po prostu odmów, nie zranisz mnie. Ale... To jak? Ja? To jak? Pierwsza zapytałam! To ja zapytałam druga! Dawaj! Okej, okay, dawaj! Okej? Okay? Okej! Okay. No to lecimy! Że teraz? No tak, teraz! Czekaj, 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 czekaj! A co jeśli to zepsuje naszą przyjaźń? A myślisz, że którakolwiek z nas będzie na to pozwoliła? Niespecjalnie, ale co jeśli tak będzie? Przepraszam, to chyba zbyt skomplikowane. Nie powinnam była pytać. Ale... Wszystko znowu zepsułam, serio, po prostu o tym zapomnij. Marcji, chwila. To jest dla ciebie ważna sprawa. A ja cię kocham, co je naszą przyjaźń. Dlatego chciałam cię w tym wspierać. Kiedy powiedziałaś, że każdy się nada, pomyślałam, że chodzi o każdego oprócz mnie, wiesz? Nie, żebym to wzięła do siebie. Po prostu, nie wiem, sądziłam, że jestem po prostu dla ciebie opcją. Ale jeśli teraz cię pocałuję, pewnie zrobię to jeszcze raz i jeszcze raz. W sensie, wiele razy zrozumiano. O mój Boże! A serio? Tak, Marcin, bo cię kochał, ale okej! Nie po przyjacielsku, jak się okazuje! O mój Boże, jesteśmy debilami! O Boże, nie śmiej się! To co teraz? Chcesz się przytulić? Jasne. Co to za uścisk? Lepiej, żeby to nie był uścisk uczucia po tym, jak zaczęła się śmiać po prostu moją twarz! Nie, to też jest, to też cię kochał, cholera, uścisk! Boże, takie jaskie! To najlepsze w takim razie! Ta... Boże, kochany! Moi drodzy, jeżeli to się tak będzie po prostu cały czas ciągnęło, tak wspaniale i każde zakończenie będzie jeszcze lepsze od kolejnego, to chyba będzie moja ulubiona gra od nami, no nie wierzę. No dobrze, spróbujemy wrócić do stołu z przekąskami, ale zrobimy barwinka, prawda? Znaczy zrobimy barwinka, pocałujemy barwinka. Proszę bardzo, przyjąć inicjatywę. To twoja sukienka jest śliczna, to z diabelskiego szyku, prawda? Prawda, prawda. Jem, moja droga, nigdy mi nie mówiłaś, że twoja dziewczyna jest aspirującą stylistką. A my nie... Znaczy, ha, dobry żart, Inek, jestem jej chowającym dziewczyną. Tak czy siak, przypomniało mi się, że muszę się z kimś spotkać. Do zobaczenia. Czem? Rety, cóż za podejrzane wyjście. Ta, serio. I to by było na tyle od mojej zdeterminowanej skrzydłowej, która nie opuści mojego boku. Może to jest jej strategia, bym mogła flirtować na własną rękę. Wrócisz potem, co nie, czem? Marcepanka, prawda? Co masz dzisiaj na sobie? Nie rozpoznaję tej marki. Och, nie stać mi na żadne ubrania, które mi się podobają. Ten strój stworzyłam sama, haha. Jest naprawdę uroczy i obiecuję, nie mówię tylko tego w ironiczny sposób. Dzięki?
Z tego, co o tobie słyszałem, wydawało się, iż jesteś zamkniętym sobie na nerdę bez gustu? Bez obrazy? Well, ja właśnie się obraziłam, mordo. To wredne szczere ta. Jak powiemy, że wredne, to prawdopodobnie nie zakończy się na zakończeniu Barwinka, a chciałabym, żeby to się tak wydarzyło, więc szczere ta. Cóż, to prawda, przynajmniej w połowie, nie wychodzę za dużo. Był kiedyś czas, gdy ja również nie miałam życia towarzyskiego. Uwierzyłabyś? Spędzałem całe dnie izolując się i czytając komiksy, ale po jakim czasie zaczyna ci to doskwierać samotność, prawda? Tak, rozumiem. Jestem tu, bo czułam się samotnie i mając nikogo, z kim mogłabym dzielić uczucia. Ale nie powiedziałam tego na głos i na pewno nie komuś, kogo dopiero poznałam. Jest to dość głośno, czy ty chciałabyś towarzyszyć mi na zewnątrz, by zaczerpnąć świeżego powietrza? Na zewnątrz, sam na sam? Co oznacza krok bliżej do celu? Pewnie i tak nie lubię tłumów, wyjdźmy na zewnątrz. Przepiękny wieczór na przyjęcie. Tak, dokładnie. Dlaczego nie wiem, co powiedzieć? Tak daleko zaszłam, muszę jakoś to zakończyć pomyślnie. Więc marcepanko, wybacz moją śmiałość. Czy jest ktoś, kim byłaś tutaj zainteresowana? Chłopcy, dziewczęta, wszyscy pomiędzy? Nikt w szczególności, podobają mi się wszyscy porówno. Ale musisz mieć jakiś typ, czyż nie? Typ? Nie wiem, może i mam. Ja sam bardzo lubię czarodziejów, ale także czarownicy z wyrafinowanym gustem. Z tego, jak na mnie patrzy, wynika, że chodzi mu o mnie, co nie? No weź, czy ja cię denerwuję, czy po prostu jesteś śmiała? Ja nie wiem, o czym mówisz, dlaczego miałabym być śmiała? Jesteśmy tylko dwoma miłośnikami mody, którzy prowadzą małą konwersację. Czy mogę tak mówić? Czy to jest moja konwersacja, kiedy myślę tylko o tym, że chcę go pocałować? Jeśli chciałabyś czegoś więcej, z radością się dostosuję. Szukałem towarzystwa. Serce mi zaraz wyskoczy z kalki pieściowej. Tego chciałam nie zwolnić, tego chciałam. Ja też szukam towarzystwa. Kolana ci się trzęsą, skarbie. Serio? Przepraszam! Nie musisz się do niczego zmuszać, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Ja chciałam przeżyć jakieś romantyczne doświadczenie dzisiejszego wieczoru, ale może mnie poniosło, tylko nie wiem, jak inaczej mam się zabrać do czegoś takiego. Więc myślałaś, że zalotny chłopak w sukience będzie dobry na pierwszy raz? To wcale nie tak! O, oświecisz mnie w takim razie? To dlaczego w ogóle tracisz do mnie czas? Jesteś wolna, widzę w tobie, w nas kilka podobieństw, więc pomyślałem, że się nadasz. Wiesz co, chyba myślałam to samo o tobie. Nie musisz się z tego tak śmiać. Przepraszam, to była spektakularna porażka. Oszczędzę sobie dalszych upokorzeń i wrócę do środka. Marcepanko, chciałabyś mnie pocałować? Tylko jeden pocałunek, jeśli to cię nie przeszkadza, bo to byłby mój pierwszy. Nadal jesteś spięta. Bo się stresowałam! Okej, tak, dzięki. Proszę bardzo, moja droga, było świetnie. Twoja chęć pokazania siebie po tych wszystkich latach izolacji wydaje mi się aż nadzbyt znajoma. Dlatego się stroję, maluję i wyglądam tak szykownie, bo dodaje mi to odwagi, by robić to, co chcę. Nienawidziłem zawsze przykrywać z brakiem wiary w siebie. Po co się nad sobą użalać, kiedy mogę wyglądać tak ślicznie, jak dziewczęta z komiksów? Okej, to teraz jestem pewna, że wcale nie mamy tak wiele wspólnego. Mimo wszystko, może ci podziękować za przypomnienie mi, jak wiele pewności siebie zyskałem. O, zamknij się, śmiejesz się ze mnie! Śmieję się ze wszystkich, skarbie. No bo jak by się powstrzymywać? Widziałaś kiedykolwiek, kto jest chociaż blisko mojego poziomu? Żart. Musisz chyba zdawać sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak nadmierna pewność siebie. Możliwe. Jesteś po prostu taki! O, czyli dobra! Zakończenie barwinek! To również mi się, moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo podobało. Okej, teraz olejemy barwinkę, żeby przejść do tej dziewczyny, która wygląda jak piesek i jest przeurocza. Zachowujmy się normalnie i teraz poczekajcie. Spróbuję ciągnąć to dalej. Marcji, masz taką minę, jakbyś się nie za dobrze bawiła. Nie chcę, żebyś się źle czuła. He? O, nie, ja tylko, cóż, nie chciałam, byś to zauważyła. Przykro mi, Jem, chyba wyszłam z sprawy, ale obiecuję, że jeszcze się nie poddam. Więc spróbujmy jeszcze raz. Kto wie, może spotkać kogoś fajnego. No dobrze, niech będzie. Uiii, Jem tu jest! O nie, to jest seria urocza! Poczekajcie, pominijmy to. Okej, to jest po prostu zakończenie tej, Jem. Czyli nie możemy się spotkać z tą dziewczyną pies? No dobrze, spróbuję więcej opcji. Uuu, dokładnie, gorąca dziewczyna, demon, pies. Czy ta laska jest martwa? Chwila od nowa. Może poczekajcie, spróbujmy zrobić psa, ponieważ i tak się nią interesowaliśmy. Chyba zauważyłam kogoś bardzo fajnego, z kim chciałabym poflirtować, czy coś. Wow, nareszcie się przyznaję, że chcesz flirtować? A jak tak? To co? Jakiś problem? Nie, nic takiego, tylko tak się cieszę, byłaś taka nieśmiała, zaczęłam się czuć źle przez naciskanie na ciebie. Ale jeśli tego chcesz, wspieram cię, kot wspierający, miau! Zajdę ci z drogi, hej, powodzenia! Jem, myślałam, że chcesz mi pomóc, nie uciekaj tak po prostu. Ej, a co jeżeli jakby Jem i tak nas kocha, więc nie chce teoretycznie nam przeszkadzać, ale i tak chce być z nami, ponieważ nie chce być tylko w przyjaźni.
Tak mi się wydaje. Ach, to ta dziewczyna pies. O, hej ty! Ja? Nic takiego nie robisz, co nie? Okej, to chodź ze mną. Nie, żeby mi to przeszkadzało, ale porywa mnie bardzo słodka dziewczyna, ale... Gdzie biegniemy? Na zewnątrz, to chodź! To chyba idziemy na zewnątrz? Idź za nią, zostań tutaj, idź za nią. Okej, tak, chodźmy. Mają tu cmentarz? To miejsce jest straszniejsze niż Jem opowiadała. Ale to dom demonu, więc chyba pasuje. Pomijając to, jestem tutaj sam na sam z tą dziewczyną. Hej, Strudel. Strudelec, czy wytłoczyłabyś mi, czego tak naprawdę szukamy? Ha, nie mówiłam? To nic dziwnego, że stoisz w miejscu cała zdziwiona. Musimy znaleźć moją kość. Kość? Tak, znalazłam kość, kiedy tu przyszłam. Była seria najlepszą rzeczą, kiedy kogokolwiek gryzłam, wiesz? Kochanie, to prawdopodobnie jest kogoś ciało. Czy to nie jest niemiłe gryźć kogoś ciało? Tak tylko mówię. Jak pso podobnie z twojej strony. Ale fajnie, skąd ty do cholery wyczesnałaś kość? Ale fajnie. Brzmi super. Przykro mi, że straciłaś coś tak wspaniałego. Też lubisz kości? Nie sądziłam, że czarownica by ci zrozumiała. Ha, wybrałam do tego zadania odpowiednią osobę. Jesteś świetna. Ach, złapała mnie za rękę. Tylko za chwilę jest jakiś progres. Ach, jest tutaj za ciemno. Gdzie jest słońce, gdy go potrzebujesz? A mogę z tym pomóc? Jestem wiedźmą światła. Wow, możesz trochę tutaj rozjaśnić? Pewnie, chwila. Wow, teraz będzie o wiele łatwiej szukać. O, wow, tutaj jest. Zaraz obok innych kości. Innych kości? No patrz, w tym odkopanym grobie. Hej, ziom, nie wróciłaś, żeby zarąbać mi udo czy coś, nie? Te kości mówią. Może nie wyglądam, ale serio nie jestem martwy, tylko jestem chyba ogrodnikiem. Więc jego wygląd to makie iluzji, powinna była wiedzieć. Panie szkieletorze, proszę, pozwól mi pożyć swoje kości. To próbuję ci wytłumaczyć, to nie jest prawdziwa kość, laska. Co? Kurde, oszukaństwo. Ale ona jest urocza. Cóż, to była klapa, ale i tak muszę ci podziękować. Ha, czy zasługuję na podziękowania? Nie zrobiłam nic za wiele, walisz to poproś o nagrodę. Poproś o nagrodę! Jeśli potrzebujesz pomysłu na to, jak się odwdzięczyć, to mam kilka sugestii. Nie, ja już coś wymyśliłam. To znaczy, że ci dziękuję popsiakowatemu. Czy to serio wszystkich całujesz, kiedy chcesz mi podziękować? Cóż, nie, chyba jesteś po prostu wyjątkowa. Ha? W jaki sposób? Wyglądałaś, jakbyś potrzebowała kogoś, z kim mogłabyś porozmawiać. Albo spędzić czas, dlatego pomyślałam, dawaj. Bo wszyscy powinni dobrze się bawić na takiej imprezie, a ty się nie bawiłaś? Zauważyłaś po jednym spojrzeniu? Chodzi o to, że chciałam się z tobą zabawić, żebyś nie wyglądała już tak smutno, a potem mi pomogłaś. Hej, a jak masz na imię? Marcepanka. O, czy to ty jesteś dziewczyną czym? Tak przepraszam, że cię polizałam. Nie, jest okej, jest tylko przyjaciółką. Nie, czekaj, kto jeszcze myśli, że... O, nie wiem, ale nie jesteście razem, więc jest okej. Ale może właśnie nie? Nie chcę, żeby się na mnie zasłuściła. Nie sądzę, że to ją rozzłości. Ta, jej nie jest chyba zbyt zazdrosną osobą. Tak czy siak, wszystko w porządku. Powiedziała mi, że nie jesteśmy razem. Co próbuję powiedzieć? No weź, Marcie, wracajmy do roboty, póki noc młoda. Pracy? Tak, pomóż mi znaleźć prawdziwą kość. W co ja się wpakowałam? Zobaczmy. O mój Boże, każda dziewczyna jest bardziej urocza od kolejnej. To jest nieprawdopodobne, jak to jest możliwe. Może tym razem gorącą dziewczynę demon? Wiem, kogo chciałabym pocałować. Zdecydowanie gorącą laskę demona. Znaczy, nie wiem za dużo o demonach i kontraktach, ale na pewno znajdę jakiegoś do pocałowania, prawda? Wygląda to na najłatwiejszą opcję. Marcie, widzę, że nad czymś rozmyślasz. Masz kogoś na oku? Nie, może. Ja zaraz wracam. Hej! Cześć? Nie masz nic przeciwko, jeśli porozmawiam z tobą? Nigdy tego nie robiłam. Czego? No wiesz, nie próbowałam flirtować z kimś, kogo uważam za uroczego. O, czuję się zaszczycona, ale raczej nie chcę ze mną flirtować. A to czemu? Kamila! Dokładnie. Dlatego. Z kim sobie rozmawiasz? Chiral powiedział, że nauczy mnie ze swoich kupowych trików. Przegapiłaś całą zabawę. Sorki przyzywają mnie. Przyzywają, he? Ostatnie pytanie? Okej, do zobaczenia. Ostatnie pytanie! Czekaj, muszę coś cię zapytać. Naprawdę muszę iść. Gdybym była zainteresowana przesłaniem demona, by zawrzeć kontrakt, jak miałabym się do tego zabrać? Dam ci numer brata. Po prostu do niego zadzwoń i proszę o instrukcję. Słuchajcie, ja od początku naszego po prostu, to był chyba demoniczny kontrakt, ja od początku miałam takiego strasznego crusha na jej brata, że jeżeli teraz będziemy mogli coś z nim rozwinąć, to ja się chyba po prostu popłaczę. Naprawdę dziękuję, tylko przeczytaj uważnie warunki umowy, zanim ją podpiszesz. Powodzenia.
Jezu, już się nie mogę doczekać. Postanowiłam wyjść na zewnątrz, żeby zadzwonić. Ten cmentarz po coś tutaj stoi. Chwila, to tylko dekoracje ogrodowe. To pocieszające. Mówi dziewczyna, która zaraz przyzwie demona tylko po to, by mieć ze sobą swój pierwszy pocałunek. Ale nie mam wyboru. Muszę pocałować kogokolwiek, nim impreza się skończy. A skoro nie mogę pocałować tamtej demonicznej laski, przyzwę własnego demona kontraktowego. To najlepsza opcja, którą mam teraz w tej sytuacji, prawda? Dzwoń, dzwoń, dzwoń! A, jest sygnał! Boże, kochane, przepraszam was. A! Mówi Olok. Kto dzwoni? Hej, dostałam ten numer od twojej siostry. Chciałam zatrudnić demona kontraktowego. Zdecydowanie możemy z tym pomóc. Jestem teraz wolny. Czy masz dostęp do kręgu? Nie, jestem na przyjęciu, ale to dom demona, więc może będzie tutaj jakiś? Jeżeli nie możesz znaleźć kręgu, narysowanie go własnoręcznie to też jakaś opcja. Och, tak, mogę to zrobić. Chyba wystarczy narysować go na ziemi, ha? Prosty pentagram powinien wystarczyć. Pozyskałem już twoją lokalizację dzięki mojej siostrze. Okej, narysowany. Świetnie. Twoje imię? Och, marcepanka. Idealnie. Dziękuję, marcepanko. Zjawię się za moment. Jest już w drodze. Naprawdę przesyłam demona. Jest już, nie mogę doczekać. Możliwe, że to jest najbardziej impulsywna rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam, ale nie ma czasu na wątpliwości. Olok, do usług. Boże, słuchajcie, on jest tak, boże, cute. Ja... Bipanika, moi drodzy. Ja nie wierzę. A, na serio wyłoniłeś się z ziemi. To nie jest najdziwniejsze miejsce, z którego mnie przyzwano, uwierz mi. Ha, więc nie będę żałować! To było nagłe wezwanie, rozumiem. Wow, teraz jak go widzę, na pewno jest z nią pokrewniony, wcale nie taki zły zamiennik. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, nie wiedziałam, że tak łatwo przyzywa się demona. Cóż, byliśmy w stanie pominąć kilka kroków ze względu na okoliczności twojego wezwania. Koniec końców ułatwieniem dostępu to coś, co moja firma, o co moja firma zabiega. Więc tak, w czym mogę służyć, panno marcepanko? Ha, no to... Tej nocy, cóż, ja oszczędzę ci upokarzających detali, ale potrzebuję pocałunku. Pocałunku? Z udziałem ciebie oraz innej osoby, jak zgaduję? Tak jest. Jeśli zawrzesz ze mną kontrakt, to ja wypełnię twoje życzenie. Akceptujesz? Poczekajcie, dlaczego ja niczego nie mam, co mogłabym trzymać i mogłabym miętosić? Dobra, mam tą, mam gumkę do włosów. Tak, znaczy, nie oczekiwałam, że sprawi, że ktoś inny mnie pocałuje. Zdziwiłaby cię ilość czarownic, które miały nadzieję, że naprawiły ich problemy z nieodzajmioną miłością. Tak czy siak, czy będzie to jednorazowa transakcja? Czy wnioskujesz o cykliczne pocałunki po okresie tylko za czasu? Tak! Tylko jeden, ha. No jak to? Taka okazja, a ty nie bierzesz? Ha, kiedy tak o tym mówię, brzmi to dosyć zabawnie. Jaki poziom intensywności? Miejsce, czas, najlepiej w sekundach. O mój Boże! Nie, ja nie wytrzymam. Okej, to już jest jednorzeczne. W kontrakcie muszę uwzględnić takie detale, aby odpowiednio wywiązać się z warunków. Tylko pocałunek usta, nie dłużej niż sekunda, dobrze? Jeśli tego chcesz... Chcę tylko przyjemnego doświadczenia, które będę miał wspominać czy coś. Jeden pocałunek między czarownicą marcepanką oraz demonem kontraktowym Ologiem. Kontrakt z ustami i niska intensywność według warunków czarownicy. To tak żenujące, ale tak, chyba tyle. Świetnie, podpisz tutaj. Na tablecie? Okej. Kurde, to już tablety mają? Jest tutaj napisane, że muszę oddać duszę pod ziemią. Czy na pewno to dobra decyzja? Warto! Albo jestem tak zesperowana! Warto! Bardzo dziękuję za współpracę. Nasz kontrakt wszedł w życie. Czy chciałabyś jego kopię dla użytku własnego? Nie, dzięki! Nie potrzebuję dowodu tej transakcji! Świetnie! Pragniesz zrealizować warunki teraz, czy ustalić dokładną datę? Nie, teraz jest okej. I tak czuję już się zastydzona, że chcę mieć tylko to ze sobą. Czego się wstydzisz? Potrzebujesz pewnej usługi, ja ją świadczę. Ale czy normalni ludzie nie potrafią tego zrobić bez potrzeby przyzywania demona? Każdy ma słabe strony. Jestem pewien, iż istnieje wiele rzeczy, które potrafisz, a z którymi inne osoby potrzebowałyby pomocy demona. To chyba sprawiło, że czuję się lepiej. Dzięki, Olok. Jestem gotowa. Teraz na serio. Czy to było zadowalające? Tak! To było zadowalające! Boże, gdybyśmy mieli grę tylko z Ologiem, to ja bym... O! Tak, udało mi się osiągnąć cel. Jestem z tego szczęśliwa bez względu na okoliczności. Miło mi to słyszeć. Dziękuję za współpracę, marcepanko. To tyle? To tyle? Chwila, zanim pójdziesz. Czy sprawia ci to przyjemność? Robienie takich rzeczy dla klientów? Haha, takie rzeczy nie są, dla mnie nic nie znaczą. Jestem aseksualny. Oha, nie wiedziałam w sumie, czego oczekiwałam, ale teraz czuję się źle, że kazałam ci mnie pocałować. Gdyby stanowiło to problem, negocjowałbym. Zajmuję się tym profesjonalnie, pamiętasz? Miłej nocy, marcepanko. W razie gdybyś potrzebowała kopii kontraktu, masz już mój numer. O, racja, moją duszę teraz mają podziemia. Jak powiem to o tym Jem? Nie, o, zagoczycie demon. A, o, już myślałam, że będziemy mieli również, wiecie, taki obrazek z nim.
Muszę się zadowolić tylko i wyłącznie tamtym jednym, ale z drugiej strony właśnie jak jest aseksualny, nieważne, i tak chciałabym z nim grę. Nawet jeżeli do niczego by nie doszło, ale strasznie mi się podoba ta postać i ja uwielbiam sukubusy. Nieważne, idziemy dalej. Dobra, została nam ostatnia chyba osoba. Czy ta laska jest martwa? O cholera, nie szczerze, bo co jest nieprzytomna? He, Jim, zostawi mnie tak po prostu! A nieważne, nikt niby nie zauważył. Powinnam zobaczyć, czy z tą dziewczyną wszystko jest okej. Okay. A czy to jest zombie? Hej, przepraszam, czy ty może umarłaś? Ta. O nie! W sensie, raczej. Bardziej by pasowało do mnie określenie, nie umarła. O, przestraszyłam się, że to przyjedzie, zmieni się w takie zabawy w tajemnicę morderstwa. Dobrze, że morderstwa jednak nie było. Morderstwem to są te wszystkie jasne kolory i głośni imprezowicze. To świadczą tu jakiegoś przeładowania zmysłów. Przykro mi, potrzebujesz pomocy? Mogłabym przynieść cię gdzieś, gdzie... Nie dotykaj mnie! Ach! Przepraszam, jestem trochę nadwrażliwa. Czy mogłabyś mi przynieść orężadę? Wstrzyłaby mnie. Serio mówię. Ej, czy mi się wydaje... Czy ona mogłaby może trochę być na spektrum przez te przepoćcowania? Bo super bym jakby się czuła, gdybyśmy mieli jeszcze większe spektrum, wiecie, nie tylko jakby seksualności, ale może również jeszcze takich innych kwestii i może, nie wiem, ale tak sobie tylko mówię. Zaraz wracam, przykro mi. Zaraz wracam! Możesz tam nie liczyć, zaraz wracam! Idziemy po orężadę, moi drodzy. Orężada, orężada, tutaj! Mam nadzieję, że taki sank chciała. Dziewczyna, duch! Dobra, zakończmy dziewczynie, zakończenie z dziewczyną zombie i przejdziemy do dziewczyny ducha. A, jestem przezroczysta! O, czy to zaklęcie? Jesteś iluzją czy coś, co nie? Ha, dlaczego? Dlatego nienawidzę czarownic. Żadna nigdy nie krzyczy dudu, duch! I nigdy nie uciekacie. Przepraszam, źle zareagowałam? Nie, tego się spodziewałam. Daj mi tę orężadę. Mam ją zanieść na dziewczynie, mam ją skrzesić czy coś. Nie dawaj tej jej młodej co? Mojej stalkerce? Oddaj, co? Stalkerce? Daj, daj! Jej dłonie przeniknęły przez moje, to takie dziwne. A, nie ma materialność, tutaj gorszy los, chcę tylko spróbować. Nie rozumiem do końca, co się teraz dzieje, ale wlej jej trochę do buzi. Nie, to nie jest dla ciebie. Zróbmy najpierw dziewczynę zombie. Nie, to nie jest dla ciebie. Ktoś potrzebuje tego bardziej niż ty, więc i tak nie możesz tego spróbować, więc nie musisz tego tak podkreślać. Ojejku, nie chcę być niemiła, zanim tam wrócę. O co chodzi z tą stalkerką? To skomplikowane, ale ci powiem, bo lubię mówić o sobie. Bardzo bezpośrednio. Jestem wiedźmą. Moje ciało z jakiegoś powodu zaczęło gnić. Dziwny wirus, brak lekarstwa. To nie jest zakaźne, co nie? Jejku, to jest ta... to jest ta choroba, którą mieliśmy z aptekarką. Jej brat był na to chory. Wiem, jak nie zarażać ludzi. Poza tym w tej formie jestem całkowicie bezpieczna. Tak czy siak, zamiast siedzieć w tej chorobliwej skorupie aż do śmierci, oddzieliłam od niej swoją duszę, by robić co chcę. Sprytnie, prawda? Ale nawet nie możesz niczego dotykać. Ta, to jest jakaś wada. A tamta stalkerka to moje ciało. Jest nim reszta mojej duszy! Reszta? Ta, gdyby moja dusza opuściła ciało, nie byłoby sposobu, by do niego wrócić. I wtedy by całkowicie umarło. Musiałabym iść do światów, ale ja się chcę bawić tutaj. To brzmi trochę samolubnie, ale ma sens. Tylko skoro to twoje ciało, dlaczego nazywasz się stalkerem? Bo ciągle ze mną łazi, powalone, co nie? A próbowałaś z nim porozmawiać? A z nią? No weź, jeśli się połączycie, posmakujesz jej orężady. Jesteś wredna, wiedźmo. Obydwie jesteśmy wiedźmami. Zobaczmy. Czy masz orężadę? Tak, i reszta twojej duszy tak się złożyło. Czy możesz wlać ją do moich ust? Orężadę. Powinnam dać ci tę orężadę? Pewnie jeszcze nie. Pewnie. Proszę bardzo. O, dziękuję. Niesprawiedliwe, niesprawiedliwe! Ty też mogłabyś jej spróbować, gdybyś tylko wróciła do swojego ciała. Przezroczysta ja. Proszę, wiem, że chcesz. Wiem, że posiadanie ciała jest trochę do dupy, szczególnie, że trochę gnije. Ale spójrz, ta wścibska wiedźma próbuje nam pomóc. Wścibska? Cóż, w tej sytuacji chyba faktycznie jestem. Tyle nas kosztowało rzucenie tego zaklęcia. Wiem. Próbowałam się cię pozbyć, traktowałam cię jak śmiecia, a ty i tak sam tutaj przyszłaś. Wiem. A kiedy skończyła ci się energia i upadłaś w tym miejscu, nawet nie próbowałam nikogo zawiadomić, by ci pomóc. Dlaczego sama się tak traktuje? A gdy tak urocza czarownica chciała pomóc, ja chciałam zabrać orężadę dla siebie. Urocza? Orężada, siła napędowa. Naprawdę nam ją przyniosła, byśmy razem się nią cieszyły. Mimo że jesteśmy tylko jakimś dziwakiem, którego znalazła na podłodze. Wszyscy mnie ignorowali, więc... Ty, jesteś taka dobra, lubię cię! Co się właściwie wydarzyło? Okej, połączmy się, jestem gotowa. To chyba mój pierwszy pocałunek, ale nic nawet nie poczułam. Chwila, czy to się w ogóle liczyło? O, jesteś tu cała, gratulacje! A jakie masz imię? Win. Win, skrót od vinegar. To ona! Czekajcie, ona była wiedźmą? Ja nie wiedziałam, że ona była wiedźmą.
ale bardzo się cieszę, że ona odnalazła, wiecie, jakby, no, że odnalazła sposób, jak może się uratować. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, mam nadzieję, że ona jest młoda, ale nie aż tak młoda, ponieważ w aptece mówili na nią młoda, więc nie wiem, ile ma tutaj ta czarownica, tak tylko mówię. Win, jestem Marcji, skrót od marcepanka. Przykro mi z powodu tego pocałunku. O, nie, nie ma sprawy, nie martw się nim. Serio? Okej. Bo to była jakby część mojej duszy, która była dość głupia i po prostu robiła, co chciała, więc... Mimo, że znów jesteś cała, proszę, reszta oryżady. Zwęglanuj mnie, tak. A, dziękuję. Czy oryżada naprawdę cię leczy? Mówiłam, do siła napędowa, paliwo, wskrzesiłaś mnie, wirzę ci przysługę. A więc chcesz spędzić trochę czasu razem? Pewnie, pomóż mi dojść do stołu. O, zobaczcie! Zakończenie Vinegar, czyli ono tak naprawdę może nas... No nie wiem, strasznie to było urocze, bardzo mi się podobało również. O, zobaczcie, tutaj jest nowa opcja. Ogólnie daliśmy Bazelowi szansę, ale teraz możemy iść za Chirvalem, więc może, może jednak? Przepraszam, Bazel, dzisiejszej nocy ma pewną misję, porozmawiamy to od potem. O, żaden problem, do zobaczenia czy coś. Czyżby? O mój Boże, czyżby? Chirval, miałam nadzieję, że udzielisz mi rady. Och, a więc szukasz rady w sprawie romansu od Inkuba, rozumiem. Mniej więcej, przepraszam, że to dziwne. Nie, nie, kontynuuj. Po prostu nie mam zbyt doświadczenia w romansowaniu, więc chciałam zapytać, jak mam zacząć flirtować ze znajomymi. Nie mam na to pytanie łatwej odpowiedzi, marcepanko. Każdy ma swój wyjątkowy sposób flirtowania. Ale mogę ci powiedzieć, że ważnym jest, by uważać na pewne sygnały, by wiedzieć, że osoba, z którą flirtujesz, jest zainteresowana. Sygnały, na przykład jakie? Na przykład, jeśli osoba, do której podeszłaś, próbuje przedstawić cię komuś innemu, po czym cię zostawia. To bolało. Może to oznacza, że nie jest zainteresowana twoimi zalotami. To okropnie szczegółowe. Mówisz o czymś, co się właśnie wydarzyło? Ty mi powiedz. Cholera, nienawidzi mnie. Wszystko zepsułam. Co teraz? Pora opuścić pokład. Przeproś. Przeprośmy. Przepraszam, Chirval. Jestem debilem. Nie, to ja powinienem przeprosić. Wyszło dość wrednie z mojej strony. Tak czy siak, źle się czuję. Byłam podła dla ciebie i dla twojego brata. Wyglądasz na dobrą wiedźmę. Czym wszystkim to mówi, a ja jej wierzę. Ewidentnie obydwoje czegoś chcemy. I komunikacja przez to jest znacznie utrudniona. Tak, na to wygląda. Chodź ze mną. Chcę ci coś pokazać. Ha? Okej. Może jednak? Zabiera mnie na górę? Otwiera drzwi? Czy to jest jego pokój? Źle, że robię sobie nadzieję, że to naprawdę się dzieje? Nie, to na pewno nie jego pokój. Wszędzie są... gadżety z gają demonów? To kolekcja mojego młodszego braciszka, a to jego pokój. Jest tutaj tyle rzadkich figurek! Och, ten zestaw jest tak drogi i sądziłam, że kiedykolwiek go zobaczę w realu. A, tak myślałem, macie wiele wspólnego. Maskotki, o mój Boże, przez ostatnie lata widywałam je szybciej i zawsze chciałam je to przytulić. Chirval, twój młodszy brat jest bogiem. Ucieszyłby się, gdyby to usłyszał. Powinna się z nim zapoznać. Ta, gdzie się czuję, że go olałam? Nie, jest okej, ja też zawaliłem. Myślałem, że sprawienie, że zaczniecie rozmawiać, wystarczy. Prawda jest taka, że mój brat tak jak ty dopiero zaczyna. Jest inkubem bez żadnego doświadczenia. Martwi mnie to. Dlatego miałeś nadzieję, że to ja go popchnę. Tak, dokładnie. Bo wiesz, co jeśli spędzi resztę życia sam, zapatrzony w fikcyjnych bohaterów? To byłoby po prostu smutne. Czekaj, co z tym wspólnego? Dokładnie! Ha? Przepraszam, Chirval, ale pomyślałeś może, że twój brat nie jest w ogóle zainteresowany romansowaniem? Może niczego jeszcze nie zaczął z jakiegoś powodu? Ja też mam swoje powody, więc rozumiem. Ha, wiesz co, masz rację, marcepanko. Nie sądzę, że kiedykolwiek wprost się go o to zapytałem. Cóż, powinieneś zapytać jako następnym razem, gdy go zobaczysz. Może czuje się w pełni bezpieczny i szczęśliwy w towarzystwie postaci fikcyjnych. Więc nie próbuj go nie do niczego zmuszać bez pytania, czego chce. Ta, teraz jest mi trochę głupio. I dobrze! Liczą się intencje, serio, przepraszam za to kazanie. Nie, potrzebowałem tego, więc hej, mogę cię o coś zapytać? Pewnie, o co chodzi? Dlaczego tak naprawdę chciałaś ze mną porozmawiać? Zgaduję, że rada co do flirtowania była jedynie wymówką. O nie, powinna była to przewidzieć. Bądź szczera, to zbyt żenujące. Bądź szczera. Ja serio potrzebowałam rady. Ale nie wspomniałam, że planuję użyć tej rady na tobie. Ha, to wyjaśnię, czemu byłaś taka wytrwała. Po prostu jesteś bardzo przystojny, więc pomyślałam, Boże, przepraszam, to upokarzające. Jesteś urocze, dziękuję. Myślałam, że moje serce jest już wypełnione przyjaźnią, grami i innymi pochostkami. Nie obchodziło mnie, że nigdy nie byłam w związku. Ale teraz, gdy jestem już grubo po dwudziestce... Po dwudziestce? Ja byłam pewna, że ona jest starsza. Nieważne. I myślę na tym... To w takim razie to nie jest dziwne, że ona pocałowała Vinegar.
Nieważne. I myślę nad tym, czekajcie, grubo po 20, to może grubo po 30 to będzie 20, nieważne. I myślę nad tym, wydaje mi się, że nigdy nawet nie próbowałam. I wydaje mi się, że chcę spróbować teraz. To coś, co postanowiłam zrobić sama dla siebie. Więc przyszłam tutaj, by nareszcie kogoś pocałować. To wszystko? To wszystko, co wytrzyma moje serce! Możesz się śmiać, jeśli chcesz. Jak mógłbym, to urocze. Robisz wszystko, jak chcesz. Urocze? Śmiejesz się ze mnie. Tylko pocałunek, he? Cóż, jeśli nie przeszkadza ci, żebym był ze mną! Serio? Serio. To proszę. Okej, gotowa? Bardziej gotowa nie będę. Delikatny cmok. Boże drogi. To... I o co to całe zamieszanie, co? Zadowolona? Tak, wypełniłam cel. Dziękuję, Chirval. Nie ma za co. Muszę wracać na dół, mam być gospodarzem i w ogóle. Jasne, tak, a ja postanowiłam, że prosić Bejzela za olanie go. Haha, inkupy są takie potężne. Może i naprawdę się w nim zakocham, jeśli będę uważać. Ja totalnie, Boże kochany, ona się totalnie w nim zakochała, a ja się też totalnie w nim zakochałam. Przeuroczy! Spróbujmy tutaj zrobić do zobaczenia i może wtedy będziemy mieli zakończenie, że w ogóle nikogo nie pocałowaliśmy. To była spektakularna porażka. Czyli tamty demon jest już związany z kontraktem z tamtą wiedźmą. Masz chyba pecha. Jestem tak zniechęcona, tak od razu! Marcin, flirtowanie polega na podchodzeniu do innych i pytaniu, czy można to robić, by to było za łatwe. Ale dlaczego nie? No weź, jest tu pełno innych osób. Wybierz sobie kogoś i zagadaj, tak po prostu. Jaki w tym sens? Żebyś kogoś pocałowała, pamiętasz? Musisz się trochę bardziej postarać. Okej, znajdę kogoś innego, chciałam tylko pocałować tamtą laskę demona. Zobaczmy. Idę do domu. Co? Dlaczego? Nie ma tutaj nikogo, kto chciałabym pocałować, więc idę stąd. Stara, jesteś o wiele za wybredna. Następnym razem będzie trzeba znowu zejść do podziemi. I to będzie złe zakończenie. Okej, dobra. No cóż, w takim razie, moi drodzy, wróciliśmy do domu, nie pocałowaliśmy nikogo, niestety. Jest jeszcze coś, co chcę spróbować. Spróbujmy wrócić do stołu z przekąskami i po prostu opuścić przyjęcie. Poddaję się, to nie ma sensu. Idę do domu, zanim ośmieszę się jeszcze bardziej. A, żadna frajda. I to będzie zakończenie tchórz. Okej, chyba. Moi drodzy, wydaje mi się, zaraz zresztą sprawdzimy, czy zrobiliśmy wszystkie zakończenia. Owszem, zrobiliśmy wszystkie zakończenia, więc dwa słowa ode mnie, zanim jeszcze wyłączycie film Skarby. Po pierwsze, to jest ostatnia gra o Domnomnami i teraz w sobotę będą się pojawiały po prostu gry tego typu. Mam nadzieję, że znajdę ich wystarczająco, ale jeżeli macie jakąkolwiek propozycję, proszę was, proszę, napiszcie w komentarzach, gra musi być po polsku i zobaczę, przejrzę. A druga rzecz, o mój Boże, ta gra była tak cudowna, Jezus Maria, ja się po prostu popłakałam, to jest moja ulubiona gra Domnomnami, ja kocham wszystkich i po prostu błagam, żeby każda z tych postaci miała swoją własną grę. Tak? Koniec. Dziękuję bardzo serdecznie, ja się z wami żegnam, do kolejnego zobaczenia, ja muszę ochłonąć, pa!